Cześć, witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym rozpakowaniu na kanale. Tym razem przyjrzymy się grze Kingdom Hearts HD 1.5 Remix w limitowanej edycji na konsolę PlayStation 3. Dobra, wyrobiłem się na innym wdechu. A więc tak prezentuje się front naszego wydania. O dobra, tutaj ustawię tak, żeby się nie odbijało. Szczerze, prezentuje się naprawdę świetnie, lecz jedyny mankament, który tutaj psuje mi cały design tej okładki, to jest ten, no właśnie, dopisik. On tutaj właśnie Limited Edition, który no psuje cały tutaj ten koncept. Mogliby dodać ten dopisek Limited Edition, nie wiem, gdzieś tutaj. Może tutaj nie wiadomo dlaczego tutaj zapewne nie dodadzą, choć mogliby na przykład tutaj napisać właśnie Limited Edition i wyglądałoby to moim zdaniem przynajmniej bardziej spójnie. Dobra, tutaj mamy to samo, mamy tytuł naszej gry Kingdom Hearts HD 1.5 Remix. Z tyłu znajdziemy informację, co znajdziemy w tej edycji, a będzie to Kingdom Hearts, Kingdom Hearts Final Mix released for the first time outside Japan, czyli pierwszy raz wypuszczony poza Japonię. Tak oto go kitłasili tam u siebie. Kingdom Hearts Rechain of Memories, tutaj card-based battle gameplay, czyli jakaś na podstawie karcianki gameplay oparty. Akurat tutaj, wybaczcie, nie za bardzo mam jak dokładnie się powiedzieć o tych grach, bo jeszcze nie miałem okazji ich przejść. Kiedyś jak miałem PlayStation 2, czy kiedyś mam PlayStation 2, ale jak miałem swoje pierwsze PlayStation 2 kiedyś, miałem pierwszą część Kingdom Hearts, lecz nie zdołałem jej ukończyć. No i dobra, lecimy dalej. Kingdom Hearts 358/2 dni, HD Remastered Cinematics, czyli tutaj mamy przerywniki filmowe odnowione, choć pewnie coś tam z grą, mam nadzieję, też grzebali. No i dobra, co znajdziemy w samej edycji? Jest to limitowany artbook, do którego zaraz przejdziemy, bo tak oto prezentuje się edycja, jest to artbook, ja sobie pozwolę już go wyjąć. Posiada on aż 24 strony artworków. Dalej, co mamy? Nigdy nie pokazywane szkice stworzone przez, może tak będzie ładniej, Tetsuya Nomura, jeżeli to źle wymawiam, to bardzo przepraszam, oraz Early Concept Sketch That Bring Artwork to Life, czyli takie tutaj specjalne, przeźroczyste strony, które wam zaraz po prostu zaprezentuję najprościej. Dobra, wolutę walniemy sobie gdzieś tutaj w tło. O, super. No i dobra, tutaj na froncie naszej już edycji artbooka mamy naszego protagonistę. Może naprawdę nie pamiętam, jak on się nazywał, ja wiem, pewnie wstyd. Bardzo przepraszam, jeżeli ktoś pamięta, mógłby mi tutaj przypomnieć, to napiszcie w komentarzu. No i dobra, tak oto prezentuje się nasz artbook w całej okazałości. Teraz zajrzyjmy do środka, jak to się prezentuje w środku. Jak widzicie, mamy tutaj taki paseczek, za którym znajdziemy instrukcje oraz kodziki. Kodziki, dobra. No i tak, instrukcja, tutaj raczej nie ma się czym chwalić za bardzo. Instrukcja, jak to instrukcja. Znajdziemy tutaj podstawowe informacje o sterowaniu, bezpieczeństwie, jak grać w tą grę. A kodzik jest to Square Enix Members Product Registration Card. Boże, na angielski jest taki trudny. No i możemy się tutaj zarejestrować i tak naprawdę nie wiem za bardzo, co daje taka rejestracja takim kodzikiem, bo nigdy się nie rejestrowałem. Dobra, odłożymy sobie to gdzieś tutaj na bok. I przejdziemy już do samego artbooku. Artbooka. Myślę, że przekartkujemy sobie go całego, bo tych grafik naprawdę nie jest za dużo. Na samym wstępie mamy jeszcze w zagranicznym języku oraz w angielskim języku wstęp. Jeżeli kogoś by interesował, to ja tutaj bardziej chyba przybliżę po angielsku wstępie, jeżeli ktoś by chciał sobie przeczytać. Po prostu sobie zapauzujecie. No i dobra, lecimy. Mamy tutaj, jak widzicie, różne szkice, różne mimice oraz końcowy tutaj efekt, że tak powiem. O Jezu, przewróciłem, trudno. Co tu jeszcze mamy? Jakieś wycinki. Znaczy wycinki, tutaj koncepty scen, sytuacji, jakie tutaj napotkamy w grze. O, i tutaj właśnie są te specjalne strony, o których była mowa. Mamy tutaj koncept, jak to wyglądało, takie pierwsze koncepty, a jak wygląda tutaj końcowy efekt. No to dobra, tak wygląda końcowy efekt. A tak wyglądał szkic. Jeszcze może o, sam szkic pokażę. Jest to na takiej kalkowej stronie, z tego co tak można wyczuć w
Fajnie się naprawdę prezentuje. Jeszcze jest druga stronka, akurat druga stronka jest z Keyblade'em, któremu zaraz się przyjrzymy. No i dobra, co my mamy tutaj dalej? Kłosia puchatka. Kłosia puchatka, jest trudno się dokartkuje, są te strony naprawdę sztywne. Zresztą też fajnie, bo się łatwo nie podrął podczas przeglądania. Piotruś Pan. Koszmar, no Boże, miasteczko Halloween, Nightmare Before Christmas po angielsku. Świetne tłumaczenie, ja wiem. I tutaj mamy Keyblade'a i właśnie tak oto wygląda szkic. A tak oto wygląda po zdjęciu szkicu. Jak widać, za dużo się to nie zmieniło, ale naprawdę fajnie się to prezentuje. Dalej mamy tutaj kolejne Keyblade'y, między innymi co tu? O, tutaj Herkulesa rozpoznaję, bo jest podpis, ale reszty ni w te, ni we w te. No i już ostatnia strona z taką grafiką, proszę bardzo. I na samym końcu oczywiście znajdziemy płytkę. O, tak oto się prezentującą z grą na PlayStation 3. A więc tak oto prezentuje się edycja limitowana gry Kingdom Hearts 1.5 Remix w limitowanej edycji na konsolę PlayStation 3. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, zasubskrybować bądź udostępnić tego filmu, bym mógł większej tutaj widowni pokazywać po prostu moją pasję. Ja się z Wami żegnam, to na tyle w tym materiale, do zobaczenia w kolejnych let's playach, vlogach oraz unboxingach na kanale Gracz o Grach. Cześć! W innych edycjach przynajmniej dla mnie. No i tutaj mamy samą już końcową. Kurwa, no mać jebana!